Cześć kochani, na wstępie ogromnie Was przepraszam za to, że w ostatnim filmie powiedziałam, że będą dwa filmy w tygodniu, a w ostatnim tygodniu był tylko jeden. Pracujemy nad tym, by były dwa filmy, ale mimo wszystko na pewno ten jeden macie gwarantowany. Robię wszystko, abyście tą gwarancję na pewno mieli i byśmy mogli spotkać się tu wszyscy razem! Mam dzisiaj na maksa dobry humor, mam mega dużo pozytywnej i zarąbiście fajnej energii. Jest chyba 10 kwietnia albo 9 jakoś tak, a pogoda na dworze przekracza 27 stopni. Ja jestem w niebie, słuchajcie, wczoraj przejechałam rowerem tyle ile... i dzisiaj też jeździłam rowerem. Dobra, ale nie o tym. Słuchajcie, właśnie z racji tego, że jest taka pogoda, lato nam po prostu przychodzi już coraz szybciej. Słuchajcie, tak jak już jakiś czas temu zapowiadałam, będziemy sobie oglądać moje stare filmy, bo ja kilka lat temu byłam youtuberką, słuchajcie. Ale nikt o tym nie wiedział, bo w sensie mało osób o tym wiedziało, bo nikt mnie wtedy jeszcze nie znał, nie miałam TikToka, to było, wiecie, jeszcze wcześniej. Miałam tam wtedy około wakacje 2019. Zaraz będziemy oglądać właśnie film ulubieńcy wakacji 2019, by sprawdzić, czy one się utrzymały przez ten czas, czy ja się zmieniłam. Ciekawe. Ciekawe, czy Oleńka się zmieniła. Też będziecie mogli zobaczyć, jak wtedy się zachowywałam, wyglądałam i jak gadałam. To będzie w sumie, myślę, że ciekawe. Na pewno tych filmów nie oglądaliście, ja je mam ustawione na prywatne, widzę je tylko ja, więc słuchajcie, dzisiaj dzielę się jednym z nich. Odpalamy film Ulubieńcy Wakacji 2019 i trochę się stresuję. Najbardziej się stresuję tym, że będzie cringe'owa, ale w sumie cringe też jest dobry czasem, nie? Dobra, włączamy. 14 minut trwa ten film. Nie wiem, ile z niego wam pokażę, ale dobrze. Tępie, bardzo was przepraszam za mój czerwony nos, ale mam taki kater, że ja nie wyrobię. Pierwsze, na co zwróciłam uwagę, i to już od rozpoczęcia tego filmu, to, że przyznam wam szczerze, że kiedyś byłam po prostu prosem, nie? Bo kiedyś mi się chciało wyciągać lustrzankę i nagrywać lustrzanką. I teraz też by mi się chciało. I słuchajcie, nawet nie wiecie, jak bardzo chce mi się nagrywać moją lustrzanką, którą sama sobie kupiłam już dawno temu, właśnie wtedy, kiedy zaczęłam nagrywać na tego YouTube'a. Ale słuchajcie, zgubiłam baterię i nie wiem, gdzie jest ta bateria. I w sensie zbieram się do kupna tej baterii, zbieram. No a mam teraz, wiecie, i ja program do montowania też wszystko robię na telefonie, więc jakby najłatwiej mi jest tak puszczać, ale chcę do tej, bo widzę różnicę w jakości i to jest kilka lat, 4 lata temu, a ta jakość była fajniejsza. Co jeszcze widzę? Na początku miałam warkoczyki syntetyczne, to był mój pierwszy raz z takimi całą głową warkoczków, ale to już chyba końcówka. Miałam strasznie krzywe zęby. Boże, to był mój taki kompleks. Teraz nie mam jakichś zarąbiście rostych zębów, ale uwielbiam mój uśmiech teraz po tym, jak zdjęłam aparat. Jestem zachwycona. Dobra. Wiecie, że tu Olka ma jakoś coś mało energii. Zobaczmy, czy trochę tej energii powróci, czy nie wiem. Bo taka się ospała, wydaje. I dziś jest film, który w sumie zbierałam się długo, żeby go nagrać. W sumie to taki film chciałam nagrać w styczniu. Flaki z olejem! Czemu ja tak długo gadałam? I czemu ja tak bez emocji? Jakby ja tego nie rozumiem. Czy dla was to ciekawie się fajnie oglądało, co przed chwilą było? No jakby dla mnie? W ogóle nie, bo kiedy człowiek nie przedstawia żadnych emocji, nie wyraża z siebie w ogóle jakiejkolwiek energii, to wiecie, siadacie przed telewizorem, no kto chce oglądać coś takiego, takie smęty, no. No i wiecie, dlaczego między innymi ukryłam te filmy. No ale dobra, jestem ciekawa. W ogóle śmieszna sprawa, jak ja tu mówię, że chciałam nagrać już ten film w styczniu, Ulubieńcy Wakacji 2019, a nagrałam... nie wiem, w jaki miesiąc, nie widzę tutaj miesiąca, w którym nagrałam. A, wrzesień! We wrześniu? Chciałam nagrać wakacje w styczniu? Coś mi się... Oj. Dobra, lećmy dalej. Chciałam nagrać ulubieńców świąt, coś w tym stylu, a dzisiaj nagrywamy ulubieńców wakacji. A słuchajcie, bo ja tu miałam w planach nagrać ulubieńcy okresu świątecznego. I okej, to ma sens, to wtedy w styczniu, no dobra. Co powiecie na odświeżenie jakichś takich ulubieńców i stworzenie coś na inspirację, też niekompletnie w tym stylu, ale mega mi się marzy powrót do sentymentów, na których ja się wychowałam na YouTubie, czyli do Banshee i jej sezony, po prostu... Uwielbiałam, Zuza jest cudowną osobą i robiła tak świetne rzeczy, że chciałabym zaczerpnąć inspirację i może zrobić coś takiego, właśnie swoje tematy jakieś. Myślałam, już mam trochę zaplanowane, ale koniecznie jestem ciekawa, co wy o tym myślicie. No dobra, oglądamy dalej, bo już 5 minut, a jesteśmy na 30 sekundzie. Na wstępie powiem wam jeszcze, że nie są to zwykłe, normalne kategorie. Znaczy są tutaj normalne kategorie, filmy i tak dalej, ale jest jedna kategoria, którą dorzuciłam od... Nie pamiętam, jaką kategorię dorzuciłam od siebie. Jestem bardzo ciekawa.
Aktualnie zapewne dorzuciłabym typu dziarki, coś na pewno z dziarkami związanego, na pewno coś z Lego bym dorzuciła. No i pewnie jakieś tam promocji tygodnia czy miesiąca, bo jestem już starym człowiekiem, mam już 20 lat. I tak, i sama wchodzę, i sama obserwuję, i sama oglądam gazetki, słuchajcie, sklepowe, Biedronka, Lidl, obcykane. Ja wiem, kiedy lody są przecenione, ja wiem, kiedy jest promocja na ten ser, na masło, ja wszystko wiem. Mimo od pierwszych ulubieńców, których nie wiedziałam, do jakiej kategorii przydzielić, a mianowicie jest to, że moim ulubieńcem jest wybicie 1000 subskrypcji na tym kanale. Słuchajcie, 4 lata temu zdobyliśmy pierwsze 1000 subskrypcji na tym kanale, słuchajcie. Na chwilę obecną, kiedy nagrywam ten film, mamy tych subskrypcji 76 tysięcy, więc wow, nie była ziemia. W ogóle zbliżamy się coraz bardziej do mojego spełnienia całkowitych, szczerych, najszczerszych marzeń, czyli do tej stówki. A co za tym idzie, ten przycisk YouTube'a, Boże, jak ja go chcę! I go powieszę i będziemy wszyscy na niego patrzeć i to będzie nasza duma. I tak, i bardzo wam dziękuję za to, że jesteście. Niesamowicie to doceniam i kocham każdego z was osobno i bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Dobra, oglądamy dalej i wtedy za 1000 subskrypcji też mega się cieszyłam, bo ja doceniam każdego mojego widza z osobna. To, że ja tworzę i ktoś to ogląda, to jest dla mnie bardzo, bardzo... To nie jest nic przyjemniejszego niż widzieć, że moje filmy są oglądane przez was i że są odbierane w bardzo pozytywny sposób. Ale smęciłam, ja już tylko nie mogę oglądać. Może ja na 1.25 to puszczę. Zróbmy tak, puszczę to sobie na 1.25. Zobaczę, czy w montażu wam dam zwykłe, czy 1.25 też, żebyście byli w stanie to oglądać. Jest tak smętnie. Ola, mówisz, jakbyś zaraz miała zasnąć. No, ogarnij się. Kolejnym ulubieńcem, którego nie wiedziałam, do jakiej kategorii przydzielić, są to moje włosy. Oczywiście moje włosy zrobiłam. Okej! Okay. Kolejne ulubienie, czyli moje włosy, tak jak mówiłam, robiłam je na początku wakacji, czyli lipiec. To był moment, w którym był wrzesień, ja chyba tydzień później albo kilka dni później zdjęłam te warkoczyki, więc to już był ten ostatni czas. No i tak jak już myślałam, dałam to sobie do ulubieńców. No spoko, no nie będzie. Moje włosy nadal pozostają w moich ulubieńcach. Kocham moje włosy. Ale myślę, że to była jedna z moich lepszych decyzji. Nie wiem, czy ktokolwiek się tego spodziewa, czy nie, ale rozpuszczę je i uwaga, uwaga, zrobię nowe. A miałam wtedy zrobić od razu nowe. Nie, nie zrobiłam od razu nowych. Z biegiem lat to, słuchajcie, zrobiłam dopiero nowe, jak się przeprowadziłam do Warszawy w 2022, słuchajcie, wtedy zrobiłam nowe. To był jakiś październik, listopad. I wtedy zrobiłam takie mega różowiaste. To wam pewnie gdzieś wkleję fotę, żebyście widzieli, jak to wyglądało. Słuchajcie, byłam zachwycona w tych włosach, ale tak, nosiłam je mega krótko, w szczęście jakoś z 2 tygodnie, w porównaniu do tych, których nosiłam 3 miesiące. Tamte były strasznie ciężkie, po prostu miałam ich strasznie dużo, strasznie ciężkie, plus nie do końca już się czułam w tej fryzurze. Teraz na ten moment raczej też bym jej już nie zrobiła, nie czułabym się. Ja kocham mój róż, ja kocham moje fryzurki. Jakby warkoczyki syntetyczne, fajnie, bo jest to coś innego, czymś, co się wyróżniasz, ale póki co, nie wiem, jakoś mi tak aktualnie bym nie zrobiła. Grupa osób, które nienawidzi moich włosów, które mówią na każdym kroku: o Boże, co ty tutaj zrobiło? Twoich było ci lepiej. Czy ty wiesz, jak będą wyglądały twoje włosy, jakie zdejmiesz? Moje włosy, jakie zdjąłem, wyglądały git i jeśli chodzi o te obawy, to już wam dam spoiler, słuchajcie. Okej, nie było żadnych szkód, jeśli chodzi o moje włosy po 3-miesięcznym noszeniu warkoczyków. Wiem, że to jest kolejny wydatek, kolejne po prostu kupa czasu siedzenia na tyłku, bolesnym tyłku, ale dam radę, później jest 2 miesiące szczęścia i później ono. No, te warkoczyki zakładaliśmy mega długo, akurat te, słuchajcie, zakładaliśmy, kiedy ja pracowałam wtedy nad morzem, byłam akurat kelnerką nad właśnie morzem, właśnie w tym miesiącu, czyli lipcu. No i słuchajcie, dziewczyny przyjechały do mnie właśnie też z nadmorza i siedziałyśmy, słuchajcie, 7 godzin i to tak do samego rana, a ja rano też musiałam wydawać już śniadania, więc byłam taka totalnie było ciężko. No a za drugim razem już te warkocze zakładaliśmy, nie wiem, z 3 godziny, bo też inną techniką i wiecie, już teraz trochę inne rzeczy się zmieniały. Pierwszą kategorią w tym filmie są to wyjazdy. I gdzie ja byłam w 2019? Bardzo jestem ciekawa, bo nie pamiętam. Byłam w te wakacje na 2 takich dłuższych wyjazdach, w szczególności na jednym bardzo długim, bo byłam od 20 czerwca do 1 sierpnia w pracy nad morzem. A, no tak jak mówiłam, no to byłam w pracy, no to takie wakacje, ohoho, ale żeś się wyjechała, w sensie, no powiedziałam wyjazdy, więc w sumie tak, to się liczy. No to byłam tak długo i pracowałam, słuchajcie, to była ja pierwsza taka prawdziwa praca, dostałam za to normalne pieniądze i byłam z siebie dumna, ale no jednak całe te praktycznie wakacje, no pół tych wakacji przepracowałam
jeśli chodzi od rana do wieczora, więc coś za coś. I wiem, że niedługo będę chciała też zabrać się za coś innego, bo fajnie, ten dorobek jest i na pewno mi się przyda. Nic się nie zmieniło. Kasa nadal by się przydała. Był to wyjazd do Anglii, do Oxfordu i Londynu. Bo ja wtedy pojechałam do mojego wujka w 2019, okej, dobrze wiedzieć, fajnie, super. Słuchajcie, to był wyjazd do Oxfordu, właśnie wyjeżdżaliśmy, bo mój wujek tam mieszka, ogólnie ma mieszkanie, pracę i tak dalej. No i byłam u niego tylko i wyłącznie raz. Ja myślałam, że to jakoś niedawno u niego byłam, a to się okazuje, że 4 lata temu. Matko jedyna. A może by jakaś wycieczka do Londynu? Czekajcie, muszę zrobić przerwę, bo idę wyjąć mięso dla kota. Dobrze, wróciłam, możemy oglądać dalej. Filmy i seriale. Jedna z moich ulubionych kategorii. Co prawda mam tylko 3 punkty na tej liście, ale są to punkty, które serdecznie Wam polecam. Oczywiście oglądałam więcej filmów i seriali niż już mam na liście, ale te 3 najbardziej przypadły mi do gustu i jestem po prostu w nich zakochana. Pierwszym filmem, nie wiem czy wiecie, czy nie, ale jestem od małego bobaska takiego, jestem ogromną fanką serii filmów Toy Story. Oj tak, kocham Toy Story! Muszę sobie w ogóle wydzierać coś z Toy Story, bo za każdym razem mówię sobie, ej, wydzieram sobie coś z Toy Story, ej, wydzieram, ale i nie mam pomysłu jakiegoś na dziarę, to po pierwsze, plus nie mam kiedy, albo zapominam, że chcę i wiecie, i taka to jest sytuacja, no ale muszę sobie w końcu coś z tym Toy Story wydzierać, bo to mi się nie zmieniło i myślę, że już nigdy nie zmieni. Oczywiście czekamy na 5, ciekawe czy będzie, raczej nie, chociaż... Cuda się zdarzają i nadal trzeba trzymać kciuki. Nadzieja umiera ostatnio. Wow. Kolejnym filmem, na którym byłam w kinie, jest to film Yesterday. O, mama jedyna! Cały czas nadal kocham ten film i to jest nadal jeden z moich ukochanych filmów. Zapewne powiem tutaj zaraz na filmie dlaczego. No, ale moi drodzy, znacie mnie, może nie od dziś, ale jeśli śledzicie mój kanał od dawien dawna, to wiecie, że ja jestem trochę świrnięta na punkcie Eda Sheerana. I to jest mój najulubieńszy wokalista od już po prostu lat wielu. Wielu, od 2017 roku, to jest mój taki idol największy, jeśli o to chodzi. No i ja wszędzie na koncerty, trasy i coś muszę jeździć, niestety póki co nie jadę na tegoroczny koncert w Gdańsku. Boli mnie to cholernie, ale no niestety kwestie finansowe. No a wcześniej miałam przyjemność być w Pradze na koncercie i 2 razy w Warszawie. Dlatego mówię o tym filmie Yesterday, no bo Edward tam wystąpił, no ale dobra, słuchajmy. Się domyślać lub nie domyślać, byłam na tym filmie ze względu na mojego idola, czyli Eda. Też możecie się domyślać, że ten film jest jeden z moich ulubieńców ze względu na niego. No i tak, jak ten film miałam pewne wątpliwości to nie, co do fabuły i tak dalej, chociaż była całkiem interesująca, ale było wiele niedopowiedzeń. Ale rola Eda... O, byłam totalnie zaczarowana i kocham Eda w filmach. Serialem, którego dokończyłam w te wakacje, jest to serial Jane the Virgin. Jejku, uwielbiam. W ogóle ja teraz jestem 4 lata później i teraz mogę powiedzieć, że nie potrafię oglądać seriali. Kiedyś umiałam takie tasiemce, nawet jak Jane the Virgin, czy Pretty Little Things chyba, czy Liars, jakoś tak, były takie serial. I one są mega tasiemcowate i długie. I słuchajcie, ja je oglądałam i skończyłam. A teraz ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić 40 minut oglądać jeden odcinek, a tych odcinków jest setki i naprawdę nie jestem w stanie, nie wiem, jakoś tak 15-minutowe filmy to jest dla mnie najlepsze, co może być, 15-20, no a im dłuższe to już tak. Tylko w wypadkach, kiedy czujemy jakiś mega sentyment do filmu albo coś nas tak mega zainteresuje, to wtedy jesteśmy w stanie przesiedzieć, no ale ja zazwyczaj też zasypiam na wszystkich filmach, więc... No, tak samo na serialach, ale jeśli chodzi o Jane the Virgin, to cały czas wspominam ten serial zarąbiście, uwielbiam go i dotychczas uważam, że to jest jeden z najlepszych seriali, który jest dostępny na Netflixie. Kolejną kategorią jest to muzyka. Muzyka, czyli na pewno powiem o Sheeranie. Jak możecie się domyślać, w te wakacje wyszedł nowy album Ed. Nazywa się No Six Collaboration i jestem w nim totalnie zauroczona i totalnie zakochana. Przyznam wam, że podobało mi się jakby ta epoka, która wyszła wtedy. Ale jak mam być szczera, to do tej pory słucham bardzo niewielu piosenek z tej epki. Słucham na pewno Beautiful People i myślę w sumie... Tą płytę oczywiście, że dam do ulubieńców, bo to była od Eda nowa, więc musiałam go wspierać, ale nie jest to moja ulubiona epka czy płyta od Eda, absolutnie nie. A, przypomniał mi się Blow, jeszcze bardzo lubię z tej płyty. Blow, piosenka. Ona jest taka... z Bruno Marsem, zarąbista, polecam. I po prostu ja potrafię go słuchać dzień w dzień, w kółko i w kółko i w kółko. No ale to prawda, no ja z każdym albumem Edka tak mam. Ale przede wszystkim moimi ukochanymi piosenkami jest to Beautiful People i Take Me Back to London. A,
Tu jeszcze powiedziano Take Me Back to London. W sumie jest spoko, bo mi się wtedy kojarzył z tym wyjazdem do Londynu i tak sobie śpiewałam Take Me Back to London. To też spoko, wpada w ucho. A, i jeszcze tam wtedy jest I Don't Care w tej epce chyba, nie? Tak mi się wydaje. I don't care when with my baby, yeah. To też jest spoko. I teraz przyszedł czas na moją kategorię, czyli ubrania, dodatki i wszystko to, co nosiłam na sobie przez wakacje. Ej, jestem ciekawa, bo słuchajcie, ja dotychczas, jakby ja bardzo długo mam ubranie, które nosiłam właśnie z tamtych czasów i ja cały czas je mam i ja cały czas noszę te ubrania i ja bardzo rzadko zmieniam taką, wiecie, ogólnie szafę. I zazwyczaj moje ubrania naprawdę służą mi mega dużo lat, więc jestem ciekawa, czy pokażę tutaj w ulubieńcach coś, co noszę do dziś. Więc po kolei, tak pokrótce wam pokażę to, w czym mogli mnie znajomi ludzie wszyscy zobaczyć najczęściej. Hitem tego lata były spodnie, które ja nazywam rowerówkami. Nie wiem, czy one się tak nazywają, ale po prostu ja je tak nazywam. Po prostu wyglądają one tak. Bikersy, tak, to był pierwszy rok, w którym przekonałam się do bikersów i w tamte wakacje ciągle chodziłam w bikersach i w sumie dotychczas ja lubię i podobają mi się i w sumie teraz mi zostało. No ale w sumie noszę je teraz znacznie, znacznie rzadziej. Mój ulubiony krój spodenek. Słuchajcie, ja te spodenki kupiłam ostatnio w lumpie za jakieś 4 zł i to jest mój zdecydowanie ulubiony krój i w takich czuję się najlepiej. No i te są zarąbiste. A bikersy są spoko, ale już takich jeansowych czy coś nie noszę absolutnie, bo to niewygodne. Kolejnym moim hitem wakacyjnym jest to bluzka, w którym po prostu tak uwielbiam tą bluzkę. Uwaga, uwaga, zamówiłam ją na AliExpress i prezentuję, ona się tak. Ojej! Okej. Ja już mam 4 lata tą bluzkę. Ojej, ja w tej bluzce chodzę zdecydowanie do dziś. I to nawet można zobaczyć, czy na różnych fotach na Instagramie, czy po moich relacjach, czy nawet po TikTokach, czy Reelsa. Słuchajcie, ja tą bluzkę uwielbiam. Kupiłam ją, tak jak mówię, na AliExpress. Mam ją do dziś i jest świetna. Zarąbiście mi się sprawdza i słuchajcie, no nie żałuję jej zakupu. Ja go wtedy chyba za około 2 dyszki kupiłam. Coś takiego naprawdę świetna. Ale przyszedł czas na dodatki i moim ulubionym dodatkiem tego lata są to bandamy i ja bardzo dużo chodziłam w bandamach. No dobra, te bandamy dostały ze mną zdecydowanie również do dziś. Ja na bandamach również mam trochę świra. Chociaż co dziwne, na razie jakoś nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam. Może w zeszłym miesiącu jakąś bandamkę, a tak to nosiłam dzień w dzień. Ale słuchajcie, przez to, że mam ostatnio słuchawki nauszne, tutaj z tymi Hello Kitty takimi uszkami, to wiecie, to nie chce mi się zawiązywać, bo to mi się później plącze, ale nadal, mimo wszystko uwielbiam. I przyszedł czas na buty i mam tutaj dwie pary i są to takie właśnie luźniejsze, bardziej takie chłodniejsze buty, czyli Crocsy! Miłość do Crocsów pozostała mi do dziś i te Crocsy również pozostały mi do dziś. Najbardziej lubię myć podłogę, jest to najlepsze, ewentualnie wyjście do sklepu osiedlowego to również jest top. I słuchajcie, uwielbiam te Crocsy, a teraz się czaję na Crocsy na platformach, marzą mi się Crocsy na platformach, takie różowe, piękne. Ale jak teraz patrzę na te Crocsy, to w ogóle one są w takim samym stanie, jak były 4 lata temu. To jest niesamowite, jak to są niezniszczalne buty. A, naprawdę w nich chodziłam i to dużo, 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 więc one nie miały lekko. No, patrzcie, nawet je do pralki wsadzałam. Przyszedł czas na biżuterię. Biżuterii jestem też mega ciekawa, bo ja zawsze jestem trochę śrunięta na punkcie biżuterii i do dziś mi to zostało, pewnie zapewne widzicie, więc jestem ciekawa, jakie wtedy nosiłam. Już widzę, że na pewno nosiłam tam kółka, w sensie kółeczki, bo miałam w życiu etap, gdzie bardzo dużo nosiłam tych kółeczek i ja je zamawiałam też z Chin, bo słuchajcie, tam były w różnych po prostu kolorach, nie były tylko złote, srebrne, tylko na przykład żółte, tutaj jak widzicie na filmie mam niebieskie, różowe, czerwone i tak dalej i ciągle w nich chodziłam, więc zapewne o tym powiem, ale jestem ciekawa, czy o czymś jeszcze. Jeżeli chodzi o kolczyki, to oczywiście mam tu tylko kilka par, chociaż mam ich znacznie więcej w wielu kolorach. Mowa tu o kolczykach, które tak jak teraz mam na sobie. Uwielbiam kolczyki koła. Dlaczego teraz nie lubię kolczyków kół i nie pamiętam naprawdę teraz, kiedy koło założyłam? Bo są dla mnie za ciężkie. Ja mam trochę nasrane tych kolczyków na swoich uszach, więc nie wiem, jakoś tak mi nie siedzi teraz kółko. Lubię sobie właśnie te najczęściej zmieniać, a te zwykle mam podobne. I absolutny hit tego sezonu jest to taka oto bransoletka. Ja tu... taką bransoletkę z naszyjników, w sensie to chyba jest choker, w sensie ja to bardziej jako naszyjnik nosiłam, albo bransoletkę na nodze, w sumie i to i to. No, w sumie spoko, ładne to było. Kosmetyki. Słuchajcie, jestem ciekawa kosmetyków, bo słuchajcie, ja teraz jestem takim dziadem, jeśli chodzi o kosmetyki.
ja mam nadal kosmetyki, które z tamtych czasów i które nadal używam. Wyznaję taką zasadę, że dopóki jakiś kosmetyk mi się nie skończy, to nie kupuję nowego. No i nie otwieram nowego. No i słuchajcie, naprawdę jeszcze używam kosmetyków z tamtych lat. Wiem, że pewnie są przeterminowane, ale nic mi się nie dzieje. To są sypkie produkty w 90%, więc naprawdę... No, podkładów bym raczej już nie nałożyła, ale właśnie jakiś tam puder czy bronzer to jeszcze pobiedy. Moimi ulubionymi paletami pod słońcem zawsze je to będę powtarzać, bo uwielbiam je naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. Mowa tu o paletach z Lovely. Mam wszystkie. O, paletki, nie. No teraz tą paletki w życiu bym nie dała do ulubieńców. Absolutnie, w ogóle nie wiem, co się stało z tymi paletkami. Pewnie Lena, moja siostra, je ma w Poznaniu. No ale nie, no ja teraz nie, bo ja nie lubię malować się cieniami, ja robię sobie krzywdę cieniami, wiecie, że to nie wygląda nigdy dobrze. Obejrzyjcie sobie dla niedowierków film Dlaczego nie jestem influencerką beauty, tam zobaczycie, dlaczego nie maluję się cieniami. No ale to prawda, swego czasu bardzo dużo używałam tych palet, bo naprawdę je lubiłam, najbardziej tą brzoskwinkową, właśnie tą, co teraz pokazywałam, to na lato, no i taka czekoladowa też była fajna, to był akurat na zimę. To już zaczynam gadać o promocji w Rossmanie, no i żegnam się. I słuchajcie, co ja powiem wam na temat tego filmu? Jestem w szoku, bo aż tak mnie nie scringe'owało, odkąd włączyłam tam 1.25, to naprawdę nie było źle. I spoko, spoko wam powiem, no to zmieniłam się. Dajcie znać, czy poznalibyście tamtą Olkę i czy powiedzielibyście, że to jest ta Olka, no ja raczej nie. No ale mimo wszystko to byłam ja 4 lata temu. Dziękuję wam za ten film, widzimy się już niedługo. Czekam na wasze komentarze, siemanko, buziaki, hejo!